Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych. Konferencję pod takim hasłem zorganizowano w Sali Krzywej Zamku Książ. O czym dyskutowano? Tematem przewodnim była turystyka na polsko-czeskim pograniczu i promocja naszego regionu u naszych południowych sąsiadów. Konferencja była skierowana do organizacji i osób związanych z branżą turystyczną, przewodników czy pilotów. Organizatorem wydarzenia była lokalna organizacja turystyczna aglomeracji Wałbrzyskiej przy współpracy z czeskimi partnerami. Ważne spotkanie, dlatego że wymieniane były uwagi, poglądy osób, które na co dzień współpracują z grupami turystycznymi, które odwiedzają i stronę czeską, i stronę polską. Teraz LOT aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli lokalna organizacja turystyczna, która znajduje się właśnie na terenie aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach realizacji tego projektu polsko-czeskiego będzie przygotowywać szereg materiałów tak potrzebnych właśnie na to, co dzisiaj zgłaszani przewodnicy, zgłaszani operatorzy biur podróży, czy też ośrodków turystycznych. Dyskutowano przede wszystkim o współpracy i możliwościach, jakie daje nam ruch turystyczny w Sudetach Środkowych. Zastanawiano się także, kim jest turystyczny turysta na polsko-czeskim pograniczu i jakie ma potrzeby. Przede wszystkim przygotowujemy materiały promocyjne, przygotujemy całą spójną ofertę dotyczącą jakby promocji turystyki w aglomeracji wałbrzyskiej. Tutaj mówimy o atrakcjach, które oczywiście posiada Wałbrzych, czyli mówimy Zamek Książ, Stara Kopalnia, Akwazrój, Muzeum Porcelany. Mówimy też o na przykład Szczawnie Zdroju, czyli o uzdrowisku, o dworzysku. Mówimy o stadninie koni, mówimy o Jedlinie Zdrój, tutaj z teraz wieżami widokowymi. Te wszystkie gminy tutaj zlokalizowane na naszym regionie mają fantastyczne atrakcje, które teraz będziemy promować właśnie w ramach polsko-czeskiego projektu, chociażby na billboardach i w Polsce, i po stronie czeskiej. Efektem spotkania ma być przygotowanie mapy z informacjami o atrakcjach turystycznych regionu. W konsekwencji ma też powstać spójna oferta turystyczna promująca aglomerację wałbrzyską. Czesi są zainteresowani przyjazdami do Polski, ale oczekują różnorodnej i spójnej oferty.